To będzie pracowity rok dla MPC-u. 58 milionów złotych i około 80 zadań. Te liczby robią wrażenie i są rekordowe dla olsztyńskiej spółki. Najważniejszą inwestycją będzie budowa nowego kotła o mocy 25 MW zasilanego biomasą. Inwestycja pozwoli przede wszystkim na zmniejszenie kosztów modernizacji kotłów węglowych w ciepłowni Kortowo. To już jest kocioł budowany pod kątem zmian w systemie zasilania miasta w ciepło. Ta inwestycja, jak również inwestycja budowy elektrociepłowni z kotłami szczytowymi przy ulicy Ulberskiej, ma zastąpić źródło Michelin, które za jakiś czas nie będzie dostarczało już ciepła dla miasta. 27 lutego na konferencji prasowej prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz i prezes MPC-u Konrad Nowak poinformowali, że miasto nie stworzy spółki z partnerem prywatnym, który wybuduje nową ekociepłownię przy ulicy Lubelskiej. Tym samym MPC nadal pozostanie w zasobach komunalnych. Obiekt w Kortowie przejdzie modernizację, a na kocioł biomasowy już pozyskał unijne dofinansowanie w wysokości prawie 20 milionów złotych. Jesteśmy przekonani, że w wyniku procedury uda nam się odsprzedać działkę i dokumentację przy ulicy Lubelskiej, co pozwoli nam na pozyskanie kolejnych środków. Modernizacja ciepłowni Kortowo jest możliwa w naszym zakresie, własnym staraniem. Nie ma potrzeby wydzielania tej ciepłowni, zostanie ona dalej w zasobach MPC-u i będzie dalej produkować ciepło na potrzeby miejskiego systemu. Całość modernizacji również tych pozostałych 5 kotłów węglowych będzie musiała do końca 2022 roku być zrealizowana. Pracujemy nad tym, bo wiadomo, musimy zapewnić finansowanie. W części już mamy z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a w części rozmawiamy z różnymi instytucjami, które również mogłyby nas wesprzeć. To nie koniec planów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej na 2018 rok. Pozostała część budżetu zostanie wykorzystana na przyłączenia nowych odbiorców ciepła z sieci miejskiej. W ubiegłym roku MPC przyłączył do swojego systemu 53 budynki. Tegoroczne plany przyłączeń są równie ambitne. W tym roku przyłączamy osiedla, które widzimy, które się budują w tej chwili w Olsztynie przy ulicy Nowaka, Tuwima, Kasprzaka, ulicy Augustowskiej, Krasickiego, Barcza. Co również bardzo istotne, przyłączamy Leroy Merlin, bardzo duży obiekt. Widać, taki obiekt również może być przyłączony do sieci cieplnej, jak również kompleks hotelowo-mieszkalny Centaurus przy Planetarium. MPC ma w planach także modernizację już istniejących sieci w celu poprawy bezpieczeństwa dostaw ciepła. Unowocześnione zostaną sieci m.in. przy Alei Wojska Polskiego, ulicach Dybowskiego i Mroza. Niektóre z nich zostaną też rozbudowane. Planujemy takie dwie główne rozbudowy sieci. Rozbudowa sieci przy ulicy Partyzantów, jak również Chełmińskiej i Bydgoskiej na Zatorzu. Modernizacje spowodują, że i ci nowi, i ci odbiorcy istniejący będą mogli czuć się pewnie, gdyż będą te sieci bardziej bezpieczne, bardziej wydajne i transport ciepła tymi sieciami też będzie generował mniejsze straty ciepła. Kto może przyłączyć się do sieci miejskiej? MPC zachęca wspólnoty mieszkaniowe, właścicieli domów jednorodzinnych i przedsiębiorców. MPC wspiera kobiety sukcesu. 7 marca na uroczystej gali w Olsztynie już po raz 20 uhonorowano najznamienitsze mieszkanki regionu. Nie zabrakło też szczególnych wyróżnień dla partnerów wydarzenia. Olsztyńskie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, które nie pierwszy raz wspiera galę, otrzymało zaszczytny tytuł Ambasador Kobiety Sukcesu. Statuetkę w imieniu firmy odebrała wiceprezes Lidia Warnel. Co prawda jesteśmy firmą, w której w większości pracują mężczyźni, ale jednak to kobiety mają bardzo dużo energii w sobie. To kobiety codzienną pracą jakby zmieniają oblicze tej firmy. 2018 rok, co podkreślano w trakcie gali, jest wyjątkowy dla MPC-u. Firma już niedługo będzie świętować swoje 50-lecie. Bieżący rok upłynie także pod znakiem dużych inwestycji. MPC pozyskał dotację na budowę ciepłowni biomasowej w Kortowie i wszedł właśnie w nową fazę realizacji długo przygotowywanego przedsięwzięcia. Mowa o nowej elektrociepłowni, która powstanie przy ulicy Lubelskiej w Olsztynie. Stolica Warmii i Mazur wyróżni się na mapie Polski, bo już niedługo będzie miała 4 źródła ciepła. Nowa elektrociepłownia, ekociepłownia, jak ją nazywamy, pokryje około 30-35% zapotrzebowania na ciepło, natomiast pozostała część energii będzie wytwarzana w nowej biomasowej ciepłowni Kortowo, którą tą inwestycję właśnie rozpoczęliśmy, a pozostała część ciepła będzie wytwarzana tak jak to dotychczas było z węgla. Będziemy mieć w Olsztynie pełny miks paliwowy z korzyścią dla środowiska. Firma na gali została wyróżniona za swoje działania eko.
Za sprawą MPEC-u region zyska możliwość ograniczenia składowania odpadów, które będą zagospodarowane w procesie termicznego przekształcenia wraz z odzyskaniem energii. Spółka namawia też mieszkańców do przyłączenia się do sieci miejskiej i tym samym likwidacji pieców węglowych w budynkach. Jak mówi prezes Lidia Warnel, daje to niesamowity efekt ekologiczny. Ciepło systemowe, ciepłownia systemowa, tak, w której spaliny, zanieczyszczenia, pyły są wychwytywane, muszą spełniać reżimy ekologiczne. Uroczysta gala Kobiety Sukcesu miała jeszcze jeden wątek ekologiczny. MPEC zorganizował konkurs z wiedzy o nowej elektrociepłowni. Jak nazywa się paliwo, które będzie wykorzystywać nowa elektrociepłownia? Z odpowiedziami na pytania goście nie mieli problemów, za co otrzymali od firmy Eko upominki. Złota dziesiątka była wybierana w tym roku spośród 17 kandydatek, które swoją działalnością przyczyniły się do rozwoju naszego województwa. Od 20 lat kapituła ma co robić. Kobiety są niezwykłe i za każdym razem coraz bardziej olśniewają nas swoją przedsiębiorczością, metodami zarządzania, jakie wprowadzają w swoich firmach. Wybory Kobiety Sukcesu w Warmii i Mazur oraz gala z okazji Święta Kobiet to pierwsze tego typu regionalne cykliczne wydarzenia w Polsce. Od początku przedsięwzięcia tytuł Kobiety Sukcesu uzyskało już 200 pań z Warmii i Mazur. Olsztyńskie spotkania teatralne dobiegły końca. 26. edycję tego wydarzenia zakończyła uroczysta gala z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Ten najważniejszy dzień w roku dla Teatru imienia Stefana Jaracza był okazją do wręczenia nagród dla najpopularniejszych aktorów i najlepszych pracowników placówki. Główną żeńską nagrodę otrzymała aktorka Agnieszka Giza, która na scenie nie kryła swojego wzruszenia. Na teatr marzyłam o tej nagrodzie, zawsze siedząc za jedną i obsługując kolegów. Myślałam sobie, może kiedyś się po prostu spotkało, że dziękuję bardzo. Laureatem nagrody dla najlepszego aktora został Marcin Kiszluk. Artysta jest związany z olsztyńskim teatrem już 16 lat. Ja jeszcze powiedziałem sobie taką, że kiedyś, może przy 40 się uda i się udało. Oprócz nagród dla najpopularniejszych aktorów były także wyróżnienia przyznane przez krytyków teatralnych. Laury otrzymali Radosław Jamrosz za debiut aktorski, Dariusz Poleszak za męską teatralną kreację roku i Ewa Pałuska-Szozda za rolę żeńską. Uroczysta gala to jednak nie tylko wyróżnienia aktorskie. To też okazja, by podziękować sponsorom olsztyńskich spotkań teatralnych. Chciałbym wszystkim Państwu wręczyć takie maski, dlatego że wszyscy Państwo, którzy kupujecie nasze bilety, jesteście naszymi najlepszymi sponsorami. Dla Was wszystkich jest nasza praca. Srebrna maska sponsora teatru powędrowała w tym roku do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie, spółki, która od wielu lat wspiera inicjatywy kulturalne w naszym mieście. Nagrodę z rąk Janusza Kijowskiego odebrał prezes MPEC-u Konrad Nowak. Kultura jest jakby filarem społeczeństwa i jak nie będzie kultury, a szczególnie takiej kultury jak teatr, gdzie na szczęście cały czas mamy jeszcze wolną wymianę myśli, to cóż nam pozostanie. Dlatego chcemy to wspierać, na ile jesteśmy w stanie. Tegoroczne olsztyńskie spotkania teatralne odbywały się od 17 do 24 marca. Przez 8 dni widzowie oglądali topowe polskie spektakle przygotowane przez teatry z całej Polski.